Rawery Branicki kupuje zamek w XIX wieku. Zamek zrujnowany po rewolucji, urządza go i obejrzymy w całości obiekty, które są i wnętrza. Polski sztandar z XIX wieku. Zawsze tutaj wisi i to jakby takie wprowadzenie właśnie. Całe te entrée jest urządzone trofea. Tutaj polowanie było bardzo ważną rzeczą. Polowano dużo, były konne polowania za jeleniem. Jest piękna kolekcja strzelb, które Branicki kupuje, XIX-wieczna. To są strzelby angielskie i francuskie. I nawet tutaj na strzelbie są inicjały i... No i trofea tutaj z tego regionu, dwa małe wilczki kupione, nie kupione, pochodzące stąd. Z Montresoru wyglądają jak lisy. Nikt tutaj nie bardzo wierzy, że były wilki w XIX wieku, ale były, okazuje się. To są trofea afrykańskie. Były polowania w Afryce i włócznie afrykańskie. Przejdziemy do duże pomieszczenie, to jest sala manger, sala jadalna. Wszystko, tak jak Państwo to widzicie teraz, to wszystko było już urządzone przez Xawerego. Poza pewnymi rzeczami, które tutaj doszły naturalnie później, ale całość, meble, urządzenie zamku jest tak, jak Xawery to odnowił i urządził. Piękny stół, który jeszcze już jest rozsunięty, ale jeszcze się rozsuwa. Można sobie wyobrazić, że tutaj były ważne spotkania i śniadania czy kolacje z zaproszonymi gośćmi z Paryża. Xawery Branicki jest bardzo blisko rodziny Napoleona. Jest zaprzyjaźniony z jednym z synów brata Napoleona. Także można sobie wyobrazić tutaj gości zaproszonych przez Xawerego. Trofea jest ich bardzo dużo. Tutaj akurat właśnie ta sala manger, ta sala jadalna jest właściwie urządzona przez trofea. Dwie pary rogów, to jest Kanada i Polska. Zwierzyna na wschodzie jest dużo większa. Większa w Polsce jak tutaj. Tu jeszcze powiem dwa słowa o tym, bo Francuzi turyści zawsze się o to pytają. To jest typowo polskie urządzenie przed wojną we dworach. W ten sposób dekorowano ściany. To jest czysta dekoracja. To są kły dzika i srebro. Urządzone już jestem tak przyzwyczajona, że zawsze turyści się pytają o właśnie o tą dekorację. Jeszcze chciałam pokazać, to jest winda. Windą, kuchnie były na dole, niestety ich się nie zwiedza. Przyjeżdżała winda do góry. Jakie tu zimno idzie. Przyjeżdżała winda do góry z daniami. Także dzisiaj nie dziwimy się, że w pewnym momencie już to było niemożliwe. Zamek został już absolutnie muzeum, bardzo prędko. A rodzina się przeniosła do budynku, który jest naprzeciwko zamku. Tutaj na kominku herb Branickich, trzy rzeki, zawsze ta korona. I tutaj mówi się, że rodzina Branickich w Białymstoku była zupełnie niespokrewniona z Branickimi stąd. Po prostu mówię to przy okazji, bo często jak są grupy polskie, to jest pytanie, a Branicy z Białegostoku?
To były dwie zupełnie inne rodziny. Obraz z malarza francuskiego, Georges Buisson. I to był specjalista od koni. Zresztą widać świetnie namalowane konie. To jest pojazd, który należał osoby, które są tutaj, do kuzyna, bliskiego kuzyna Branickiego, Potockiego, który miał posiadłość pod Paryżem. I tutaj te osoby, które są... Mikołaj Potocki. Osoby, które są tutaj w tym powozie, to wszystko były znane postacie z okresu z XIX wieku. Także nawet tutaj karteczka z nazwiskami tych panów wszystkich. Kominek. Powiedziałam już o herbie Branickich. Karp. Karp podobno z Polski, troszeczkę zmęczony wygląda, ale jest. Orzeł tutaj z regionu i piękna kolekcja białej broni na kominku Branickiego. Przechodzimy dalej. Wilk jest z Ukrainy. Jest olbrzymi. 2 metry od nóg do głowy. I dalej trofea. Dwie głowy jelenie, z tym, że to już są rzeczy absolutnie współczesne. To było ofiarowane synowi Konstantemu w 2000 latach. Oba te jelenie głowy. Obie. Fotografia, którą zawsze wszyscy oglądają. Rodzina Branickich, Ksawery, pan, który siedzi na prawo, jego żona, bracia, ich było 4 braci, siostry. Nie będę mówić o siostrach, bo są piękne portrety na górze tych pań. I chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, że Branicki żeni się późno, nie ma dzieci i przekazuje za życia zamek bratu Ksaweremu, przepraszam, mylę się, Konstantem. I tutaj te popiersie, nazywam go pan z brodą, to jest właśnie Konstanty Branicki. Dziki kot, nie bardzo go dobrze widać, z bardzo nieprzyjemnym wyrazem. To były dzikie koty w XIX wieku, które robiły wiele szkód i strzelano po prostu do nich, zabijano je. Ale to się wszystko dzieje w wieku XIX. Tutaj bufet, karafki, bardzo piękne szkło czeskie. To były tak zwane Christo de Bohème. To były czeskie kryształy. Dwie bardzo piękne kopie, te koszyki porcelanowe Sèvres, kopie Sèvres. Srebro kupione w Paryżu w sklepie pana Odiu, który istnieje do dziś, ten sklep. Pewnie ma gdzieś zapisane, jeżeli mają papiery XIX-wieczne, że kiedyś Ksawery Branicki kupował srebro u niego, bo sklep istnieje dalej. Przejdziemy do salonu, dobrze?
salon z pięknym, ensemble mebli Ludwik XVI, proste nóżki. I dzisiaj we Francji w sklepach można dostać materiały we wszystkich stylach poprzednich. Całość była obita dużo, dużo później tym pięknym materiałem. Kominek pochodzi z terenu posiadłości. Posiadłość, którą kupuje razem z zamkiem Ksawery Branicki, była olbrzymia. I na terenie tej posiadłości był klasztor, który istniał jeszcze za czasów Ksawerego Branickiego. Był tam piękny kominek. Branicki bierze kominek i przenosi go do zamku, nie oglądając się wiele na mnichów. Herb na kominku jest herbem opata z klasztoru. Także ten herb na kominku nie ma nic wspólnego z Branickimi. Herb opata z dawnego klasztoru. Natomiast te popiersia wykonane przez rzeźbiarza polskiego, Marceli Gujski, rzeźbiarz, to jest popiersie Ksawerego Branickiego, jego żony, która była zamojska. Branicki pomagał dużo artystom polskim. Zobaczymy jeszcze obiekty na górze. Dwie bardzo piękne komody. Komody w stylu, styl Napoleona III, heban. Te szare jakby części na zewnątrz, to jest łuska żółwia. W ten sposób to dekorowano. Są bardzo piękne. Typowe dla tego stylu. Na prawo obraz malarza Van Loo. Van Loo to była rodzina malarzy we Francji pochodzenia holenderskiego i prawdopodobnie się uważa, że to było eleganckie towarzystwo przebrane w stroje orientalne, co było bardzo modne wtedy. Wszystko co orient. Po pierwsze Artur Potocki z rodziny Potockich, Krzeszowice pod Krakowem. To były dwie rodziny bardzo blisko spokrewnione ze sobą. Były częste małżeństwa między rodziną Potockich i Branickich. Piękny portret księżniczka Sapieha. Wszystkie te rodziny były spokrewnione między sobą, żeniąc się właśnie między sobą. Księżniczka Sapieha malowana przez znaną malarkę francuską, która się nazywała Elisabeth Vigée-Lebrun. To była malarka Marii Antoinette jeszcze. I w momencie rewolucji ona wyjeżdża i robi na wschodzie Europy, bo i Polska, i Rosja, wiele bardzo pięknych portretów arystokracji. Ten obraz był pożyczony do Louvru na wystawę i wrócił świetnie odnowiony. Się śmiejemy, że wróciła jak róża. Bo to jest zasada Louvru, że jeżeli pożycza się obraz, to Louvre go odnawia. Duży obraz, który tutaj widzimy na prawo, to są atelier Veronese. Wielki malarz wenecki XVII wieku. Scena Chrystus i Jawnogrzesznica. To jest sławna scena i sławne zdanie z tej sytuacji. Kto nie grzeszy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy to znają. Tu jest Potocka, która wychodzi za hrabiego Choiseul-Gouffier w Paryżu. To była córka Szczęsnego Potockiego. To była jeszcze inna linia Potockich. I rzadki sztych Napoleon z synem. Napoleon I. Z synem
którego miał z Marią Luizą Habsburg. Wiecie Państwo, on jest najpierw z tą Josephine. Josephine, Napoleon już wie, że ona nie może mieć dzieci, zostawia ją i żeni się z tą młodą Marią Luizą Habsburg, z którą ma syna. Nazywano go Roi de Rome, król Rzymu. I właściwie smutna historia, on umiera na gruźlicę we Wiedniu, młody. Jeszcze nie powiedziałam, portret na prawo to jest ojciec Xawarego, który miał funkcję wtedy w Polsce, ale Polska wtedy jest podzielona, to są rozbiory, jest podzielona na, to jak wszyscy wiemy, na Rosja, Austria i Niemcy. Piękne schody, jakby wsadzone tutaj w szerokość muru. Schody kupione w Paryżu przez Xawerego na jednej z wystaw, te duże wystawy francuskie w XIX wieku. On kupuje te schody bardzo w stylu Napoleona III, eleganckie, z mahoniu. Bardzo twarde i odporne drzewo, mahoń z brązem. To już by było wszystko tutaj w tym salonie. Przejdziemy do tak zwanego boudoir. Gdzie bardzo dobrze widzimy ten styl Napoleona III. Wiecie Państwo, za Napoleona I wszystko jest bardzo klasyczne, proste. Nagle Napoleon III to jest zupełny odwrót. Zupełnie co innego. Im bardziej jest pokręcone, tym bardziej jest typowe dla tego stylu. Ta lampa też bardzo piękna zresztą. Podobno ślub Branickiego tutaj się odbył. 1873, te inicjały wyżej to jest BZ, czyli Branicki-Zamoyski, żona. Na plafonie, plafon z tymi herbami, trzy rzeki Branickich, obok skrzyżowane włócznie, to był herb Zamoyskich. Obrazy, właśnie chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa o obrazach. Branicki, urządzając zamek, kupuje w Rzymie, bo akurat jest w Rzymie na sprzedaż, część obrazów z kolekcji kardynała Fesza. Fesz był bratem matki Napoleona. Mieszkał na Korsyce, gdzie do dziś jest jego muzeum i dzięki Napoleonowi I miał olbrzymią kolekcję obrazów, które Napoleon mu przywoził. Na prawo obraz Valentin de Boulogne, malarz, biskup włoski. Natomiast wszystkie pozostałe to są obrazy włoskie właśnie z tej kolekcji Fesza. Święta Rodzina, malarz włoski. Na prawo Święta Katarzyna z Aleksandrii. Była męczona kołem i proszę zobaczyć, jest koło na obrazie. Święta żyna, Katarzyna z Aleksandrii, bo była jeszcze druga ze Sieny. Święta Katarzyna bardzo znana. I obraz Mitologia, włoski obraz, malarz Balducci. To jest znana historia z mitologii. Apollo biegnie za Dafne, a Dafne nie chce Apolla. I przemienia się w laurowe drzewo. Nie wiem, czy widzicie już jej ramiona. To już jest laur, ale będzie ona cała, będzie drzewem. Nie chce Apolla. Tutaj na prawo piękna kopia Rafaela. To były te sławne
Madonny Rafaela, które wszystkie miały nazwę. I ta jest nazwana Madonna z krzesłem. Widać je. Te sławne Madonny Rafaela. Parę słów na temat tego muzeum w Ajaccio na Korsyce. Właśnie muzeum tego kardynała Fesza, brata matki Napoleona. Stamtąd są wszystkie włoskie obrazy, które są tutaj. Anna Potocka-Branicka, tutaj babka obecnych, która w czasie wojny współpracowała z ruchem oporu francuskiego. O tym się wtedy nic nie mówiło. Ruch się nazywał F2. Był w całej Francji, ona była w Loszu obok, ale współpracowała z tym ruchem oporu. Książki, piękne książki, a na górze jest cała biblioteka. Tu jest ciekawa rzecz, we wszystkich tomach to jest jakby słownik architektury pana, który się nazywał Viollet-le-Duc i który odnawiał cały gotyk XIX wieku, między innymi Notre Dame. Współczesny temat, ale na piętrze jest cała biblioteka, jeszcze Święty Piotr na złotym tle, który obraz z XV wieku, który prawdopodobnie był częścią tryptyku. Święty Piotr ma klucz w ręku, jak widzicie. Tutaj sala nazywa się Salon Bilardu. Bilard francuski. To jest to, co się nazywa się billard français, bez pomieszczeń na kule. On się tym odznaczał, ten bilard. A w ogóle cała sala to są polonika. Na prawo obraz polskiego malarza, Henryk Redakowski, który zresztą przebywał dosyć długo w Paryżu, ale scena to są przedstawiciele Wiednia, którzy błagają Sobieskiego o pomoc. No i wiecie, co się dzieje później. Później Sobieski się przyjeżdża i to jest zwycięstwo pod Wiedniem. Branicki kupował pamiątki związane z osobą Sobieskiego. Miał uwielbienie dla tego króla i dla no całego tego zwycięstwa i dla Sobieskiego. Francja nie miała nic wspólnego z tą bitwą. To się dzieje między Turkami i Habsburgami, którzy są przerażeni. Turcy są już pod miastem. Podobno daje znać piekarz, który widzi, co się dzieje. I jest we Francji słowo viennoiserie. To są bułki. I to jest croissant typowy dla Francji, który był croissant był emblematem tureckim. I stąd ta nazwa, i stąd ta viennoiserie, od słowa Wien, czyli Wiedeń. Te płaskorzeźby, piękne, kupione przez Branickiego, miała być statua Sobieskiego. On był spokrewniony przez żonę ze znaną francuską rodziną. Jego żona, jak wiecie, Marysieńka, była francuską. Ten pomnik nigdy nie był zrealizowany i Branicki, widząc bardzo duże jakby ważność
wśród tych artystycznych... O Boże, co się dzieje ze mną? Artystycznych płaskorzeźb, kupuję to. Po prostu kupuję. Zobaczycie inne jeszcze w sali jadalnej. Po drugiej stronie obraz francuskiego malarza. Polska wtedy... Było duże zainteresowanie Polską. To jest zabór rosyjski, Warszawa, pogrzeb, który się przeradza w strzelaninę. Podobno postacie Polaków malarz wziął z Polaków mieszkających w Paryżu wtedy. Wojsko rosyjskie, mimo że ma niemieckie hełmy na lewo, na prawo. Te wszystkie czapki, to są kozacy. Także on go kupuje w Paryżu, wiesza i obraz, który jest rzeczywiście olbrzymi, nigdy już się stąd nie ruszył. Był proszony o przyjazd na wystawę, ale to jest po prostu niemożliwe go przewozić. Jak powiedziałam, Branicki pomagał artystom polskim. I tutaj jest obraz Grodgera. Może akurat Branicki by tego nie kupił. To niekoniecznie było w tym stylu, ale namawiała go siostra, żeby po prostu pomagał malarzom, a Grodger był w Paryżu i klepał biedę. To nie są farby. To jest malowane węglem. To ma swoją nazwę. Muzykantka. Podobno bardzo źle trzyma skrzypce dla znawców, ale to nie jest takie ważne. Bardzo romantyczny, XIX-wieczny. Te nuty to jest kołysanka Beethovena, który zresztą tam, ten napis to jest słowo Beethoven. To jest ciekawe. Branicki to kupił od wdowy po Lenartowiczu. Lenartowicz, poeta, okazuje się, że rzeźbiarz też, pracował i mieszkał we Florencji. I wiecie państwo, że we Florencji, nie wiem czy zwiedzaliście, ale są drzwi, olbrzymie kute drzwi wielkiego malarza, który się nazywał Ghiberti. I wygrał tymi scenami, które są wyrzeźbione na drzwiach, wygrał konkurs w ogóle. I mówi się, że od tego czasu zaczął się renesans we Włoszech. A Lenartowicz skopiował jedną z tych scen i to jest pochód Żydów ze sceną, ze znaną sceną Arka Przymierza. Przepraszam. Arka Przymierza. Niosą to. Wyrzeźbione w brązie. Także to jest ciekawe dzisiaj. Wtedy kupił, żeby pomóc tej wdowie. A dzisiaj historia tej rzeźby Lenartowicza jest ciekawa. Poza tym mało kto wie, że jak równie dobrym był poetą, to był też rzeźbiarzem. Dwa obrazy Leona Kaplińskiego, który zresztą malarza, który tu przyjechał do Montresoru, był blisko zaprzyjaźniony z Branickim. To jest zawołanie z polską szlachtą, polski lud. Zawołanie z XIX wieku. I na prawo kat i ofiara. Ofiara, kat prowadzony na, nie kat, ale ksiądz prowadzony na stracenie, który się nazywał Mackiewicz, znana rodzina. Później, jeszcze nie tak dawno, za PRL-u był pisarz Mackiewicz. Dobrze, to przejdziemy do biblioteki. Piękna sala, bardzo typowa dla tego stylu, ten materiał na ścianach,
plafon kasetonowy z łuskami złotymi. To też było typowe dla stylu Napoleona III i nawet malarz. Dlatego, że te wszystkie obrazy owalne są malowane przez malarza nadwornego żony Napoleona III. I to są wszystko osoby spokrewnione z rodziną Branickich. Dwie panie po dwóch stronach kominka. Katarzyna, która wychodzi za Potockiego z Krzeszowic. Znowu Mariasz Branicki i Potocki. Na prawo Eliza Krasińska. Ona jest żoną poety Krasińskiego. Miała trudną rolę, niełatwo jej było. Była zawsze dosyć długo ta Delfina, w której się kochał Krasiński. A ona jest tutaj strojgiem dzieci. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, kto to był. Następna, nazywam ją w białej sukni, to jest ta sama, Katarzyna. Następna jest Maria Sanguszko. To też jest Potocka. Córka Szczęsnego, która wychodzi za Rosjanina Naryszkin. I ostatnia, Lubomirska. Tutaj jest piękny obraz pani Świejkowskiej. To były panie, rodzina na Ukrainie, Świejkowscy. I ona jest żoną Mieczysława Potockiego. Ale co jest ciekawe tutaj, że obraz malowany przez węgierskiego malarza, widać w nim wpływy Ingres. Ingres to był francuski malarz, który wywarł silny wpływ na malarzy z Europy Wschodniej. I widać ten bardzo taki czysty, wyraźny styl Ingres. Tutaj portret matki Ksawerego Branickiego, która bardzo przyczyniła się finansowo do kupienia zamku. Wygląda bardzo groźnie, ale podobno była bardzo dobrą osobą. Ale ciekawe, że ten portret tutaj jest. Kominek zupełnie w stylu Napoleon III. Na kominku po piersie Anna Potocka. Obraz malowany przez kogoś z rodziny, wnętrze. W tym samym stylu Napoleon III, wnętrze w domu, który rodzina Branickich posiadała, znaczy kupił Ksawery Branicki, dom w Paryżu. I widać te same obrazy, które przyszły później do zamku w Montresor. I książki, bardzo ciekawe. Tutaj jest książki, które należało mieć w swojej bibliotece. Najróżniejsze tematy, historia Francji. Piękne atlasy. Te duże książki białe na prawo, to są atlasy ręcznie malowane. Widziałam je otwarte, więc mogę powiedzieć, że to tak wygląda. Kolorowe, ręcznie malowane mapy. Tutaj te dwa portrety, to są szwagierki Ksawerego Branickiego, Jadwiga, też Potocka, ten portret niżej, to jest pani z rodziny Sapiecha, która wychodzi za Branickiego. Cała historia polowań w Montresorze i to, co widzieliście na górze, to jest ta fotografia całej rodziny. Jedna z pierwszych fotografii w ogóle. I jego portret Ksawerego na lewo tutaj.
i piękny widok na stare domy, a widzę, że już dom się kończy. Budują dom tutaj, akurat na dole. I piękny spacer poza tą rzeką Androa. Natomiast most, który widać, most czasu Branickiego, którego tutaj umieszcza między tymi ogrodami a zamkiem. I to jest most, który pochodził z pracowni Eiffla. To są czasy wieży Eiffla, pracownia wielkiego Eiffla. Na prawo macie najróżniejsze tematy, między innymi jedno z pierwszych wydań nędzników. To akurat ten czas. Dobrze, przejdziemy na korytarz, który łączy duży salon. Na prawo pokój sypialny, odnowiony. Następne były tutaj za tą ścianą, będą też odnowione. Tymczasem jest ten jeden odnowiony. Obraz włoski, pierwszy chrześcijanie, malarz Pitoni, też kupiony przez Branickiego. Tutaj z tej strony to jest opis kościoła. O tym panu Humbert de Baterny to już wiecie. To jest ten, który buduje ten zamek. Jest piękna rzeźba w kościele. Nie wiem, czy filmowaliście też kościół? Tak. Jest rzeźba pan Baterny, jego żona i syn. Święty Karol Boromeusz, włoski malarz. Postać bardzo znana w Polsce. Święty Karol Boromeusz, kościół na Powązkach. Pod wezwaniem Karola Boromeusza. No i książki najróżniejsze. Moda, żurnal mody, XIX wiek. Książka w wielu tomach Le Rire, który podobno był, ta książka była jakby poprzednikiem gazety, która dzisiaj istnieje we Francji i która się nazywa Le Canard Enchaîné. Książka to jest właśnie krytyka. Krytyka obecnego ustroju i małe obrazki do tego. Idziemy dalej. Dwa obrazy holenderskie. Bardzo ciekawy ten obraz, niedawno odnawiany. Troszkę się błyszczy. To jest Karl van Mander, flamandzki malarz, znany. Arka Noego. Wszyscy uciekają. Ciekawy obraz. To są konstytucje ministra Talleyrand, który był znany z wielkich zmian politycznych, ale to pochodzi z zamku z Valency. To było kupione tam. Zamek Valency o 30 kilometrów, w którym przebywał, właściwie należał do Talleyrand. Napoleon mu go daje. Ale zamek jest renesansowy. No, to nie muszę chyba mówić, kto to jest. Mickiewicz bardzo zaprzyjaźniony z Branickim. Mickiewicz projekty, a Branicki płacił. Branicki był człowiekiem bardzo larsz. Bardzo, jak to się mówi. Larsz to znaczy był łatwy do pomocy ludziom, wydawania pieniędzy. Szczególnie na polskie, co? Hojny. Hojny, zapomniałam to słowo. Był hojny, nosił podobno drogie kamienie po kieszeniach.
I wiele pomagał właśnie sprawom polskim. Już nie mówię o tych artystach, którym pomagał, ale wiele, wiele działalności dla Polski. Tutaj chyba, nie wiem, czy to jest po prostu opis historii Faulknera. Faulknera, Czarny Sęp, to był tutaj na miejscu tego zamku była forteca zbudowana przez Faulknera, znanego tutaj w regionie, ale to jest XI wiek. To jest ciekawe, to jest makieta Compagnons de France. Compagnons de France to byli pracownicy, głównie w budowie, którzy chodzili po Francji w średniowieczu i budowali. Istnieją do dzisiaj. I to jest makieta, musieli zrobić makietę tego, co stworzyli. A wieża jest wieżą, którą odnowili na kościele Montresor. No i zrobili makietę, tak jak należy, w ich zasadach i nie ma ani jednego gwoździa tu. W Tour jest bardzo piękne i ciekawe muzeum tych Compagnons de France, którzy istnieją do dziś. Jeszcze drugi obraz flamandzki, Karl van Mander. Tu z tych obrazów, które kupuję w całości dla dekorowania zamku. Są dwa obrazy flamandzkich malarzy, Karl van Mander i to jest... Obraz się nazywa Złoty Cielec. To jest jak Mojżesz idzie po swoje tablice, a tutaj bardzo zadowoleni zrobili sobie biesiadę. Poza tym malarz jest głównie zadowolony, bo może malować nagość. Do XVII wieku to było w ogóle, to nie istniało, a tutaj może ich malować nagich, a tego biednego cielca złotego tam z tyłu postawił. To wydaje się, że to nie jest dla niego, a dla malarza główny temat. Główny temat to jest ta grupa tutaj. I książki, ciekawe książki. Ta całość tych książek to jest historia kawalerii francuskiej. A słowo sabretage, którego się dzisiaj nie używa, to była malutka, skórzana jakby torebka na siodle, na koniu. I XIX-wieczna książka, widocznie to słowo sabretage było jeszcze używane. Bo nazywa całość Le Carnet de la Sabretage. Dobrze, wielki salon, mebel kupiony przez Xawerego z mebli pochodzących z zamku Vamboise. Akurat była taka wenta. To jest mebel niemiecki, bardzo dekorowany, bardzo surowy wewnątrz i prawdopodobnie służył może jako coffre fort, czyli skarbiec. Nie wiem, jak się nazywa coffre fort po polsku. Skarbiec świetnie się zamykał, klucze i jeszcze takie bary żelazne, które były. Ma obraz niemiecki. Wyżej wszystkie te płaskorzeźby, które Branicki kupuje, robione przez świetnego rzeźbiarza francuskiego na statuę dla sowieckiego, która nigdy nie była zbudowana. Przepraszam, chciałam się. Nigdy nie była, była zaprojektowana, były nawet postacie, była nawet postać króla, która zresztą znaleziona przez historyka sztuki pana Ciecha Nowieckiego. Postać króla znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie. A te płaskorzeźby tutaj.
kominek, na kominku herb, zawsze ten herb, trzy rzeki, herb Branickich, napis Pro Fide et Patria, czyli za wiarę i ojczyznę. Piękny fortepian, XIX-wieczny Erard. Był Pleyel, był Erard i został nastrojony i można na nim grać, ale nie jest to łatwe granie na fortepianie z XIX wieku. Siodło tureckie na prawo. Powiedziałam tam w tamtej sali, że Branicki miał uwielbienie dla bitwy pod Wiedniem i dla tego zwycięstwa dzięki Sobieskiemu i on zbierał projekty, nie projekty, zbierał obiekty dotyczące bitwy pod Wiedniem, dwie bardzo piękne szkatułki. Kość słoniowa na lewo i nakr. Nakr to jest po polsku, to jest masa perłowa. Meble, tak jak były, ta wspaniała kanapa, zupełnie w stylu, jaki był wtedy, te frędzle i ona była czerwona. Nie wiem, czy ją filmujecie. Obrazy, portret Branickiego i jego brata przez Ary Scheffer. I jakby skarbiec Branickiego, to są wieże, to były dwie wieże na dwóch rogach i to wnętrze tutaj na zewnątrz to jest wieża zamkowa. Tu były obiekty, które Branicki tutaj, niestety już części nie ma, części tych obiektów, ale to były prawdopodobnie rzeczy, które może nie wszystkim pokazywał i urządzał ten swój skarbiec we wieży. To są obiekty z Vermeil. Vermeil to jest złocone srebro. Te puchary. Tutaj jest kaukaski, czerkieski pas, nargile, palenie fajek wschodnie. Te dwie tace srebrne, piękne. A tutaj zbiór monet. Bardzo piękny wiersz, który napisała grupa Rosjan Mickiewiczowi. A dlaczego jest tutaj, w zamku w Montrezeau? Dlatego, że Branicki pomagał synowi Mickiewicza, pomagał finansowo. On mu ofiarował ten pucharek z talizmanem i tu jest wiersz po polsku i po francusku. Po polsku, po francusku jakoś nie wychodzi. Tłumaczony z rosyjskiego. A po polsku jest bardzo piękny. Nie wiem, czy chcecie to posłuchać, czy tak? Przyjaciele Moskale Adamowi Mickiewiczowi, w pamięć twojego rozstania się z nami daję ci puchar zaklęty, zaczarowany przyjaźni ustami, na dnie talizman jest wcięty, w tym pucharku. Pod innym niebem, gdy w biesiady gwarze talizman winem zakryjesz, nie szukaj pijanej radości w pucharze, łzy dni minionych wypijesz. Tylko pucharem nie pij z Lety źródła. Leta to bogini rzeki podziemnej. Przyjaźń zapomnieć nie zdoła. Puchar nasz u dna z talizmanem godła. Nie zapominaj, zawoła. Boratyński, Kirieleski i Łagin, Rożalin, Poliewoj, Szywirow, Sobolewski. To wszystko była grupa, która była bardzo bliska tej grupy dekabrystów. Ten protest przeciwko carowi.
Piękny róg myśliwski. Z kości słoniowej. I naturalnie te trzy rzeki wszędzie, herb i inicjały XB Ksawery Branicki. Tutaj jeszcze jest cały skład tych sztuczy, to jest Vermeil, a na dole jest szarfa mera. Branicki, kupując zamek, przez 10 lat jest merem miasteczka. Między innymi to on ofiarowuje teren miasteczku, ofiarowuje teren na zrobienie cmentarza. Byliście na cmentarzu. Tak. To już by było wszystko.